Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bartul. Okazało się, że chyba nie każdy kowal może wykuć mistrzowski set, więc wróciłem tutaj do miejscowości chyba Kasztel w Rońce, z tego co mi się wydaje, tak? I pogadamy z Joną. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę? Ona de facto chyba może wykuć. Chodzi o nasz mistrzowski set cechu kota. Mistrzowskie buty wiedźmińskiego cechu kota. Właśnie to jest to, czego poszukuję. Dobra, siekamy buty. Cechu gryfu, cechu kota. Brakuje nam składników. Ok, kupimy. Zbroja będzie miała 230 pancerza, 25 do siły ataku i tak dalej. Wykonujemy sobie zbroję. Rękawice. Kupimy te wszystkie składniki, może nam się to przydać. O kurczę, ale kasy nam nagle znikło. Mieliśmy 30 parę tysięcy. Dobra, i zostały nam jeszcze spodnie. Dobra. Nie wiem, na ile nam ten schemat set wystarczy, natomiast... O, jaka zbroja. Bywaj. Konkretna. Tak to wygląda. Zbroja... mistrzowska zbroja wiedźmińskiego cechu kota. Jeszcze zobaczymy w ekwipunku, jak to wygląda. Super. W dodatku jest jeszcze chyba arcymistrzowska. Z tego, co mi Dawko mówił, jeszcze jest chyba piąty set. Dobra, mamy tutaj kilka slotów, więc będziemy mogli sobie te runy, ale to w jakimś innym czasie wolnym wykonać. Natomiast my kończymy zadanie ostatnie przygotowania. Raczej tutaj wszystko już mamy prawie wykonane. Zostało nam kilka jeszcze poszukiwań. Zadania poboczne z dodatku. Krew i wino i serce z kamienia. Dobra, moi drodzy, przenosimy się szybciutko. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu. Zajmiemy sobie godzinę. Nie lubię jakoś za bardzo grać w nocy. Dobra, i ostatnie przygotowania. Tą misję już wykonywaliśmy w poprzednich odcinkach. Ona się tam składała z kilku części. Dość mam tego wszystkiego. Spotka się z Yennefer i lożą czarodziejów w karczmie Jaskra. Zobaczymy, czy Zoltan ma coś do nas do powiedzenia. Zoltan? No? Nie. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia. Ta zbroja to taka, wydaje się, dosyć masywna. W sam raz na spacer po górach. Czekajcie, bo chyba mamy na górę wyjść. Geralt? Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. No to pogadaj z nimi. Przecież cię nie ugryzą. Jeśli tak, to im oddam. No więc w czym rzecz? Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Nie unikniesz tej rozmowy, ale jak chcesz, to mogę pójść z tobą. Przy tobie na pewno będą bardziej ważyć słowa. Nie byłbym tego taki pewien, ale co dwie głowy, to nie jedna. Chodź, miejmy to za sobą. Chciałyście ze mną rozmawiać. Z tobą, nie z Geraltem. Geralt zostaje, albo wychodzimy oboje. Niech zostanie, Phil. Przecież i tak wszystkiego by się dowiedział. Dobrze. O ile nie będzie się wtrącał. Traktuj mnie jak dekorację. Zapewne pamiętasz, że Loża miała niegdyś wobec ciebie poważne plany. Miałaś odebrać nauki i stać się jedną z nas, ale niestety nie doszło to wówczas do skutku. Teraz zamierzamy odbudować Lożę i ponawiamy propozycję. Dołącz do nas. Ubolewamy, że nasza droga Sheila nie będzie mogła uczestniczyć w tym dziele.
ale okoliczności nie pozwalają na długą żałobę. Więc jaka jest twoja decyzja? Dołączysz do nas? Tak jak wtedy? Mam wyjść za mąż za jakieś książątko i zostać waszą marionetką? Wtedy byłaś dzieckiem, a my źle oceniłyśmy sytuację. Teraz proponujemy ci partnerstwo. Co te postacie takie mokre? Loża czarodziejek została wyjęta spod prawa niemal na całym kontynencie. Przyłączenie się do niej oznacza prześladowanie i ciągłe ukrywanie się. Królowie umierają, królestwa upadają, a magia trwa. Musisz sobie uświadomić, że zostałaś stworzona do wielkich rzeczy. I dzięki współpracy z nami możesz je osiągnąć. Gdy tylko nauczymy cię kontrolować moc... Od tego mam Avalacha. I ty na to pozwoliłeś? Naprawdę wierzysz w jego czyste intencje? Nie ufam ani jemu, ani wam. Ale to nie ja się tu liczę. To Ciri decyduje. Wiedzący zawsze mają ukryte cele. Nigdy nie robią niczego bezinteresownie. Jesteś narzędziem w jego rękach. Nawet jeśli teraz tego nie widzisz. My zapewnimy ci wiedzę i ochronę. Ale sama będziesz sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I w przeciwieństwie do Avalacha możemy to obiecać. Nie oczekujemy od ciebie w tej chwili żadnych deklaracji. Przemyśl, co usłyszałaś i porozmawiamy, gdy będziesz gotowa. Jeśli to wszystko, to... Musimy ruszać na Skellige i znaleźć słoneczny kamień. Avalach czeka w porcie. I co? Nie wiem. Nie chcę o tym rozmawiać. Muszę się przejść. Mnie też chyba przyda się odrobinę odpoczynku. Dobra myśl, wyśpij się. Chyba nie. Geralt. Nie czas. Geralt, zbudź się. Co? Jen? Co się stało? Obudź się na chwilę. Usiądź. Tis? Ty też tu jesteś? Co się dzieje? Musimy ci coś powiedzieć. Dziwnie się zachowujecie. My? Skąd? Po prostu doszłyśmy z Jen do wniosku, że... strawiłyśmy zbyt wiele czasu na spory. O ciebie. Tymczasem czeka nas walka z dzikim Gonem, starcie z samym Eredinem. Nie wiadomo, co może się stać. Dlatego postanowiłyśmy wykorzystać czas, który nam został. Razem. Razem? Kontynuujcie. Zawsze się kochałyśmy, ty kochasz nas. Nie ma sensu z tym walczyć. Trzeba się tym cieszyć. Dlatego przygotowałyśmy coś specjalnego. Przyjdź wieczorem do Zimorodka. Przynieś wino, dużo wina. Do zobaczenia, kochany. Nie mogę się doczekać. Propozycja nie do odrzucenia. No to będzie ciekawie. Będzie jazda na całego. O kurde, Bela. Dobra, bierzmy to. Spotkaj się z Triss. Kurczę, moment, gdzie tu zejście z na dół? Ciemno to jak w kręgielni. Tutaj jest zejście, dobra. Gdzie ten Zimorodek jest? Już się nie mogę doczekać. Serce nie sługa. To chyba, zdaje się, kolejne zadanie. No to dalej, ostatnie przygotowania, dalej nam widnieje jako aktywne zadanie. Dobra, gdzie jest ten Zimorodek? W zasadzie wszystkie questy, znaczy wszystkie, tak mi się wydaje, przynajmniej mamy wykonane, poboczne. Przynajmniej te, które mamy w ekwipunku. Więc teraz będziemy musieli troszkę zadań głównych wykonać.
wykonamy sobie zadanie Serce Niesługa. Zapowiada się ciekawie. No, przypuszczam, że będzie się działo tutaj. Ale gdzie mam to wino zabrać ze sobą? Coś tam w ekwipunku jakiś mam. Może styknie. Czekajcie, bo to chyba nie tutaj. Nic nie boli tak jak życie. No co jest? Coś tu się popierdzieliło. Moment, tutaj nie przejdziemy. To chyba, że nie to piętro. Aha, tu na dole jest? Nie. Zobaczmy na górze jeszcze. Nie, to na górę mamy iść. Ja pierdziu, co się popierdzieliło z moją głową, bo nie mogę sobie trafić poniżej. Niedaleko. No to kurde, przecież tutaj jestem na miejscu. Co jest grane? No to nie ten pokój chyba. A na dole? Gdzie? Ale gębę masz skrzywioną. Jakby się octu napił zamiast bimberku. Nie masz kurwa prawości. Witaj, Roto. No to nie tutaj. Ja pierdziu. Powyżej. Ja pierdolę, no coś jest nie tak, ewidentnie, no przecież tam byłem w tym pomieszczeniu, ale drzwi były zamknięte. Ja pierdziu. O, widzicie, te drzwi są? Jaka łajza ze mnie. No tak, ale nie mamy na sobie jakiegoś wykwintnego surdutu. Już myślałam, że nie przyjdziesz. Nie mogłyśmy się doczekać. Wiedźmy, taki zadowolony, ja pierdzielę. No, dwie kobiety mieć w łóżku to... chyba marzenie nie jednego faceta. Nie mówcie, że nas skują. No ta... takaś pułapka jest. To jakaś pułapka. A co ze mną? Nic nie dostanę? Ty? Już dostałeś to, na co zasłużyłeś. Już? Ej, to nie jest śmieszne. Wracajcie! Tak przypuszczałem. No, no, pięknie cię urządziły. Zaraz ja cię urządzę, jeśli... Na twoim miejscu, przyjacielu, w tej chwili raczej obiecywałbym złote góry. Jeśli mnie nie odwiążesz, będziesz musiał sobie wstawić złote zęby. Najpierw musiałbyś mnie dogonić, a na razie jakoś się nie zanosi, żebyś miał stąd szybko wstać. Jaskier! No dobrze, już dobrze, wybacz. Ale nie mogłem sobie odmówić odrobiny sarkazmu. No i jak? Pewnie trochę zdrętwiałeś. A co ta poduszka? Skacze, ja pierdziu. Gdzie są Triss i Yen? Muszę z nimi zamienić dwa słowa. Oj, Geralt, jak ty mało wiesz o kobietach. Naprawdę myślałeś, że możesz mieć je obie?
Musisz się jeszcze wiele, wiele nauczyć. No jak chcesz, to mogę ci udzielić kilku rad. Obejdzie się. Idę do portu. Powinniśmy już wypływać na Skellige. No to trzymaj się, druhu. I nie miej mi za złe tej małej farsy. Nie mam. Bywaj, Jaskier. Czyżby zadanie dobiegło końca? No to wychodzi. Bardzo króciutkie zadanie. W końcu będzie porządek. I ostatnie przygotowania też. Serce niesługa i ostatnie przygotowania. Ej, czekajcie, gdzie jest w ogóle nasz strój? Moment. Ja pierdziu. Już myślałem, że straciłem wszystko. Dobra, ale bełty sobie wymienimy na jakieś lepsze, nie? 7 do 9, 5 do 7, 13 do 5. Weźmy na razie te. Dobra, mamy troszkę tutaj tych setów do wykorzystania, ale dobra, wherever. Jedzenie sobie tutaj siekniemy. A, dużo, za dużo tego jedzenia nie ma. Dobra, nie wiem właśnie, czy teraz sobie rozpoczniemy zadanie przygotowania do bitwy. Czy coś innego jeszcze byśmy sobie tutaj zrobili, bo no de facto rozpoczynać kolejną misję w połowie odcinka to tak średni pomysł. A z tych zadań, które tutaj mamy, to niewiele możemy... Jak ktoś wie, jak skompletować kolekcję kart do Gwinta, to byłbym bardzo wdzięczny, by mi napisał pod filmem. Jak to zrobić? Tutaj jeszcze mamy poszukiwania. Weźmy sobie, wykonamy te poszukiwania. Oj, mamy jeszcze 3 punkty do wykorzystania. Pozostały czas myślę, że poświęcimy na poszukiwania, dlatego że mamy już mniej więcej połowę odcinka zajętego. A nie chcę rozpoczynać kolejnej misji fabularnej. Poszukamy schemat ulepszeń rynsztuku szkoły Wilka 5. Tutaj z tego co widzę. No i jeszcze może coś tam nam zostanie tego czasu, to zobaczymy co dalej. Na razie skupmy się na tym jednym zadaniu. Tutaj generalnie mamy 3 punkty do odnalezienia. A tam widzę jakiś niedźwiadek chodzi. Co tam jest? Co to się dzieje? Co to za potwór? Bies! Ajajajajajajaj. Ale krwawienie mu zapuściłem. No, trzeba przyznać, że mocny jest ten bies. O kurczę, tu jakieś liściki pewnie. Zapiski bandyty, klucz. Zapiski bandyty i klucz. Nie chciał nam tatko nic wykroić z ojcowizny. Powiedział, że młodszym synom figa z makiem się należy. No okej, to już rozumiem, o co chodzi. Dobra, tutaj mam odszukać chyba tego. Okej, otwarte. O kurde, co to jest za... Ładnie tutaj tych rzeczy jest. Dobra, mamy srebrny miecz. Dobra, przenieśmy się teraz z powrotem, znaczy z powrotem, przenieśmy się teraz tutaj w ten obszar mapy. Okej, już jesteśmy prawie przy kolejnym znaczniku. Tutaj wcześniej byłem, bo mamy odkryty skarb. Ale schematu nie udało mi się odkryć. Nie wiem, czy on się pojawił wcześniej, czy później. Jeszcze sobie z większym detalem, jeśli chodzi o podłoże w tym momencie. Czekajcie, bo tutaj się chyba ominąłem. Warto się tu rozejrzeć. Podniosłem detale tego podłoża. Bo nawet nie wiedziałem, że mam na niskim ustawionym poziomie. O kurde, jakiś potwór tu przyszedł. Upiór. Na 7 poziomie. Upiory, wam powiem, są mocne, ale na 7 poziomie nie. Na 7 poziomie to nam niewiele stanie się w stanie zrobić. Czekajcie, przeszukajmy tutaj dobrze
ten obszar. No kurczę, niewiele tutaj de facto jest. Czy ja tutaj muszę coś... O! Coś tu było, podnieść. Aha, widzicie? Tutaj jest ukryty. Dobra, został nam jeszcze ostatni tutaj element. W zasadzie dosyć... Czego nie mogę chwycić za stery? Co jest? Coś się znowu skrzaczyło. A tu jest ster, przepraszam. Ja pierdziu. Trzeba strasznie blisko podejść, żeby za ten ster chwycić. Dobra, rzućmy okiem na mapę. Tutaj mamy... Ojejku, tu jest ukryty skarb. To może po niego pójdziemy. De facto chyba tam był potwór, który... był dosyć mocny. Z tego co pamiętam. De facto i tak tutaj na razie nie mamy szybkiej podróży, żeby jej użyć. Lewy shift płynie szybciej. Dobra. Wysiadka. Tak, to był chyba jakiś potwór. Baba cmentarna właśnie na 28 poziomie. De facto teraz nam tutaj nie groźna. Niewysłuchana prośba. Dobra. Misja wykonana. De facto ja chyba muszę przeczytać najpierw ten liścik, żeby nam się tu aktywowało, nie? Jak to jest? Nowy wpis bestiariuszu. O, proszę. Dobra. Czas wrócić teraz. Do naszego zadania. Dobra, już jesteśmy na miejscu. O kurde, ale skarpa. Warto się tu rozejrzeć. Widzicie, teraz aktywowałem to, a wcześniej próbowałem aktywować pod wodą. To de facto gówno. Za przeproszeniem. Niedaleko. Super. Podpowiedź. O, tu coś jest. Dobra, ale to nie to. Tu jest jakaś skrzynia. Ale to też nie ta skrzynia. Tu jest jeszcze jakaś, jedna. Jest. Dobra, de facto możemy się wrócić teraz jeszcze do po jeden schemat. On jest dosyć daleko. O kurczę, jak jara po oczach po tym eliksirze. Dobra. I ostatni schemat. Dalej. Aha, tu jest, dobra. Warto się tu rozejrzeć. Dobra, jaskółka nam przestała działać, troszkę widzimy inaczej. Przypuszczam, że tutaj gdzieś na tej wyspie coś jest. Albo gdzieś tu w wodzie. O, tutaj mam jakąś skrzynię chyba, jest. A to już chyba będzie poza obszarem? Nie. Chyba tak. To nie jest to. Na wyspie chyba też nie. Wyspa została już oczyszczona. Stąd wychodzą utopce. Najlepiej wysadzić to miejsce. No przecież jest zniszczone.
Widzicie? Te gniazda się odnawiają. To już było zniszczone wcześniej. Dobra, o, tutaj coś jest, ale nie, to nie jest to. Tutaj mamy jeszcze jakąś skrzynię. Ale ona też jest chyba poza mapą. To też nie jest to. Kurde, jaki ładny zachód słońca. Ale skrzyni dalej nie ma. Wróćmy tutaj jeszcze na grunt. Tu pewnie w tych krzakach się coś chowa. Na bank. Aha, bo mamy 25 metrów, 22, 20, 19, poniżej. 16, 17. Niedaleko. Gdzie to może być, kurde bela? Tu? Też się oddalamy. Skąd te potwory będą się pojawić? Przecież zniszczyłem gniazdo. Czasami są tak poukrywane te. Używam wiedźmińskiego zmysłu i kurde. Szesnaście, siedemnaście. Niedaleko. Super, chyba że tutaj. No ale to raczej nie, bo to też poza obszarem. Coś się pokrzeczyło znowu, kurde, z tymi schematami. Ja pierdziu, ale mam szczęście. Dobrze, że przynajmniej mamy tego cechu kota mistrzowski schemat. Odszukany i wykonany, natomiast tutaj widzę, że jest jakiś problem z tym wszystkim. Boże, aż ślepy jestem. No ale tu nic nie ma, no. To jest ta roślinka. Ja pierdziu. Poniżej się, no to co, pod jaskinią? Tylko mi nie mówcie, że tutaj na tej wyspie gdzieś jest to schowane. Ja pierdziu. No nie wierzę w to, że na samym końcu było. Ja pierdziu, ale z mnie łajza. Wybaczcie, moi drodzy. Jejku, przy samej krawędzi. No tego się nie spodziewałem. Żeby przy samej krawędzi informować o tym, że może tam być. No tego nie znajdziemy, bo nie mogę, kurde, zanurkować. To tego nie wykonamy. Tu jeszcze coś mamy, ale wiecie co, będziemy kończyć ten materiał. Ja się, moi drodzy, z wami żegnam i zapraszam na kolejny materiał, gdzie będziemy już dalej kontynuować wątek fabularny. Wątek fabularny, zadanie główne, przygotowania do bitwy. Spotkę się z Avalachem na statku. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Trzymajcie się, cześć!